Uszanowanie wszystkim. Obiecywałem, że nagram filmik, w którym podzielę się z Wami, jak napisałem mój pierwszy wniosek i dostałem moje pierwsze pozwolenie. Tak więc zacznę może od tego, że umówiłem się najpierw z kolegą, że on zdobędzie pozwolenia od właścicieli gruntu, a ja za to napiszę wniosek w naszym imieniu. I tak też się stało. On zdobył pozwolenie na 13 działek w województwie podkarpackim, a ja wziąłem i napisałem wniosek. Wykorzystałem przy tym porady Artura Trącika, który napisał na swoim blogu w jednym z artykułów, opisując, jak po kolei do tego podejść. Wrzucił tam też wzory wniosków na pozwolenie od właściciela gruntów, no i później na wniosek do konserwatora zabytków. Zadzwoniłem w międzyczasie do kierownika pobliskiego muzeum, czy będzie chętna przyjąć i zabezpieczyć ewentualnie odkryte zabytki archeologiczne. Wyraziła na tą propozycję ogromną radość i aprobatę. Od znajomej archeologu dostałem pismo potwierdzające zgłoszenie kilka lat temu nieznanego stanowiska archeologicznego i czynną współpracę w formie wolontariatu przy badaniach na tym stanowisku, czy też udział w szkoleniach o tematyce ochrony dziedzictwa narodowego. Nie było to oczywiście konieczne, ale uznałem, że zawsze to postawi mnie w trochę lepszym świetle. Dołączyłem do tego skan moich uprawnień saperskich na prowadzenie nadzorów na samodzielnym stanowisku z oczyszczania terenu z niewybuchów. Zawsze to jakiś dodatkowy papier. Dodałem dwie mapki z geoportalu z oznaczonymi działkami, na których mamy pozwolenie uzyskane od właściciela gruntów. Do tego oczywiście program poszukiwań, będący ważną i nieodłączną częścią wniosku. Napisałem tam, czego zamierzam szukać, dlaczego i jak widzę odbywanie się tych czynności. We wniosku wymieniłem też poza sobą wspomnianego kolegę jako drugą osobę posiadającą moc kierowania poszukiwaniami. Gdyby na przykład miał ochotę pojechać sam lub z kimś, jak ja bym nie miał na to czasu. Cały program, jak i wniosek cały czas tutaj wyświetlam Wam na ekranie przy filmiku. Linki będą później pod filmikiem, aby każdy mógł sobie je probrać i wyciągnąć ewentualnie coś dla siebie, użyć jako szablonu, formułując własny wniosek do WKZ-u. Oczywiście do tego dodałem jeszcze skan opłaty skarbowej 84 zł i posłałem to polecanym priorytetem za potwierdzeniem odbioru. Zadzwoniłem jeszcze wcześniej do tego WKZ-u, pod który podlega ten teren, aby się upewnić, czy nie mają jakiegoś swojego specjalnego wzoru na wniosek. Usłyszałem, że nie i że standardowy jest w pełni w porządku. Po miesiącu z hakiem dostałem pozwolenie. Wpierw na maila, dzień później poleconym listem. Wtedy zaczęły się lekkie schody, bo warunki tego pozwolenia wydały mi się mocno wyśrubowane, a mianowicie nakładały na mnie konieczność posiadania nadzoru archeologicznego, jak i doraźną konserwację zabytków i jeszcze kilka kwiatków, takich jak na przykład prawną obligatoryjność do ewentualnego obciążenia mnie kosztami badań archeologicznych, gdybym odkrył przypadkowo nieznane stanowisko archeologiczne. Jednym słowem, pozwolenie bardziej przypominało pozwolenie na badania archeologiczne niż na poszukiwania. Czyli była to jakaś po prostu dziwna hybryda pozwoleń. Sporo osób stwierdziło, że powinienem się cieszyć ogólnie, że mam pozwolenie, nieważne jakie, ale uznałem, że jednak w sumie nie do końca o to mi to chodziło i za radą znajomy archeolog padło hasło piszemy odwołanie. Nie mówiąc już o tym, że pozwolenie dostałem tylko na 4 miesiące, gdzie we wniosku wyraźnie napisałem, że mam tam prawie 200 km w jedną stronę. Pola są uprawiane, więc dostępność ich jest mocno zależna od prac rolnych, stąd ich nawet częściowe przeszukanie może być bardzo czasochłonne i poprosiłem pozwolenie do końca 2020 roku. Może lekko ambitnie, ale w sumie dlaczego by nie. No więc wracamy do sprawy odwołania. Przywołałem w nim kilka ustaw, według których mój wniosek na poszukiwania powinien zostać rozpatrzony. Uzasadniłem to przykładami, dodałem kilka pytań, na przykład dlaczego nie uwzględniono w wydanym pozwoleniu mojego kolegi wymienionego we wniosku, jaki jest powód tak mocnego ograniczonego terminu trwania pozwolenia, no i najważniejsze, czy na terenie lub w okolicy pól są zarejestrowane stanowiska archeologiczne,
lub jakieś zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub ewentualnie czy takowe występują w najbliższej okolicy. Odwołanie ogólnie zajmowało całe 5 stron A4. Zgodnie z warunkiem jego składania adresuje się go na WKZ, gdzie wysyłało się wniosek. Jednak jako, jest on tylko jako pośrednik w przekazaniu go do oceny w Ministerstwie Kultury i Edukacji Narodowej. Zadzwoniłem przed jego napisaniem zresztą do WKZ-u i wyraziłem moje uwagi do tego pozwolenia oraz zapowiedziałem, że będę się od niego odwoływał, na co urzędnicy od razu byli skłonni jakoś to wydane pozwolenie zmienić, jednak tu już nie o to chodziło, by iść na jakieś kompromisy, tylko dostać to, co się prosiło lub solidne uzasadnienie, dlaczego mi się po prostu tego odmawia, gdyż to urząd przecież pracuje dla nas, a nie my dla niego. Nie minęło jakieś, nie wiem, 2 tygodnie od wysłania tego odwołania. Dostałem już pierwszy telefon z WKZ-u z prośbą, abym nie podejmował dalszych kroków, bo zdałem sobie sprawę, że minął termin od odpowiedzi i że najpóźniej do dzień, dwa dostanę nowe pozwolenie. Cieszyło mnie to bardzo, gdyż szczerze nawet nie wiedziałem, że oni mają jakiś konkretny termin na odpowiedź na moje odwołanie. Jedno było pewne, że ktoś wreszcie przeczytał mój wniosek i nawet się mocno przejął sprawą lub po prostu wreszcie do niej podszedł jak należało. Wyjaśniliśmy telefonicznie jakieś szczegóły, zapytałem przy okazji jak z tym terminem końca pozwolenia, archeolog zapytał na ile chciałem, odparłem, że tak jak we wniosku do końca 2020, a w odwołaniu uzasadniłem dlaczego, tak a nie inaczej. Odparł, że myślę, że damy radę i oczywiście bardzo się na to ucieszyłem. Po 2 dniach przyszło nowe pozwolenie, które wygląda tak. Jak widzicie, znowu jest to pozytywna decyzja, jednak w całkiem innej postaci niż ta pierwotna, a dokładniej mówiąc taka jak właśnie chciałem i taką jaką ustawa w swoich ramach definiuje. Bez dziwnych wymysłów, warunków dotyczących stricte badań archeo, których przecież prowadzić nawet nie tyle nie chciałem, co nie mam do tego ani wiedzy, ani uprawnień, by je robić po prostu. Wrzucam wam pod filmikiem również odwołanie, które im wysłałem, zasłonię na wszystkie dane, te moje, jak i strony WKZ, aby nie było jakiegoś niepotrzebnego hejtu, bo ostatecznie wszystko zostało rozpatrzone na moją korzyść, jak i mojego kolegi, w którego imieniu składałem ten wniosek, bo jesteśmy w sumie w pełni usatysfakcjonowani tym pozwoleniem, które teraz przyszło. Moja przygoda z WKZ-u, myślę, daje wam dobry przykład, że warto walczyć o swoje, nawet jeśli trzeba się odwoływać od uzyskanego zgody i że urzędnik nie jest taki straszny, bo ostatecznie pracuje on w oparciu o konkretne zapiski ustawy i jest on dla was, a nie wy dla niego. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, choć mam nadzieję, że nie będziecie ich wiele mieć, ale wiem, że będziecie ich sporo mieć, to piszcie w komentarzach lub na moim fanpage'u na Facebooku Zwiadowca Historii, to będę starał się wam w miarę możliwości pomóc. Dodam też link do tekstu Sapera, na którym ja stawiałem swoje pierwsze kroki ku legalnemu poszukiwaniu zabytków. Wszystkie moje pisma macie w opisie pod filmem i możecie je dowoli oczywiście sobie pobierać i wykorzystywać do własnych celów, tam przy pisaniu wniosków i programu i ewentualnym tworzeniu odwołania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczywiście lekko to modyfikując tam do swojego przypadku i zaistniałych sytuacji. Życzę wam powodzenia w drodze do legalnego kopania, bez oglądania się przez ramię i sporo szczęścia w polu, dokładając cegiełkę do naszego wspólnego dziedzictwa. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do subskrypcji kanału, na którym wkrótce, mam nadzieję, pojawią się pierwsze filmiki z moich legalnych poszukiwań i będę się z wami dzielił, co tam wychodzi w polu. Także dasz dół i do usłyszenia.